Pani minister, czy nauka wymaga reklamy? W tej chwili trzeba nie tylko reklamować naukę, ale podkreślać jej rolę, mówić, jak ona jest ważna i dla gospodarki, i dla życia społecznego, dla naszego zdrowia, bo dotychczas nauka to były idee, a naukowcy byli jakby zamknięci w swoim trochę świecie. W tej chwili nauka musi stać się osią wielu procesów i trzeba po prostu podkreślać, mówić, pukać, domagać się, aby więcej na nią było nakładów, aby doceniano jej rolę, aby była w centrum myślenia w ogóle o naszym życiu społecznym i gospodarczym. W tej chwili od społeczeństwa wymaga się, żeby miało jakiś poziom wiedzy, ponieważ może nie w Polsce, ale nawet za granicą zdarzają się referenda na temat GMO. Mamy wiedzieć co nieco o in vitro, mamy wiedzieć co nieco o energetyce, bezpieczeństwie. Jak pani ocenia ten poziom wiedzy takiej przeciętnej? W tej chwili mamy ogromną wiedzę dostępną właśnie dzięki internetowi i różnym środkom. Ja bym powiedziała, że nigdy dotąd w historii ludzkości nie było tyle wiedzy dostępnej dla tak wielu osób. Tylko teraz trzeba do tej wiedzy dotrzeć i trzeba ją złożyć i zrozumieć, co ona tak naprawdę oznacza. I może łatwiej jest dotknąć, bo łatwiej jest dotrzeć poprzez naciśnięcie GMO, enter, ale trudniej jest zrozumieć, porównać sprzeczne różne dyskusje, wnioski, no na przykład ocieplenie. No jak zrozumieć, kto gdzie ma rację, prawda? Informacji jest mnóstwo, natomiast mamy trudność z pełnym zrozumieniem, ale rzeczywiście im częściej chcemy, żeby obywatele włączali się do życia społecznego, politycznego, żeby decydowali o bardzo skomplikowanych sprawach, tym więcej muszą wiedzieć. A czy podaż tej informacji naukowej w tej chwili jest wystarczająca? Sprawdzają się naukowcy, czy sprawdzają się dziennikarze? Czy pani widzi jakieś słabe ogniwa w tym systemie? Myślę, że popularyzacja nauki zaczyna być coraz ważniejsza w Polsce. Ona w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach odgrywa ogromną rolę. To jest w ogóle cały przemysł popularyzacji nauki. Tutaj dopiero raczkujemy, ale myślę, że rozbudza się zainteresowanie ludzi po prostu nauką poprzez różnego rodzaju inicjatywy, nie tylko poprzez pisanie o nauce, ale ważne są też programy telewizyjne, radiowe i ważne są też różnego rodzaju centra, które powstają w całej Polsce. To jest fantastyczne, jak ścieżki Kopernika, które my organizujemy, czy Centrum Kopernika w Warszawie, ale też powstaje tego typu ośrodków bardzo dużo w całym kraju. Więc myślę, że następuje zbliżenie nauki i naukowców do tych osób, których to interesuje, bo wszystkich nie zainteresujemy. Możemy tylko zainteresować niektórych. I warto tych, którzy są potencjalnymi odbiorcami naszej wiedzy, właśnie do nich dotrzeć i rozbudzać zainteresowania dzieci w szkołach. Kiedyś to sama pisałam, zawsze uważałam, jak pracowałam w Polskiej Akademii Nauk, że powinnam napisać jeden artykuł do ważnego czasopisma naukowego z tego najwyższej półki, a potem powinnam z tego wyciągnąć pewne wnioski krótko, treściwie i przekazywać to w innych, takich bardziej popularnych magazynach. I to zawsze było moją pasją właśnie, opowiadanie. To mnie zresztą nauczyło mówienia prostym językiem, dlatego że to jest jedną z takich dużych barier przy popularyzacji nauki. Chciałam jeszcze zapytać, czy to popularyzowanie ma się odbywać w systemie, czy poza nim? Bo bardzo dużą tutaj rolę odgrywają organizacje pozarządowe i ludzie po prostu działający na zasadzie wolontariatu i z pasją. Na Zachodzie naukowcy są punktowani za popularyzację, za publikacje takie. U nas to są publikacje naukowe. Czy widzi pani szansę na jakąś zmianę tutaj systemową? Przede wszystkim trzeba zacząć oceniać naukowców również pod względem popularyzacji, udostępniania swojej nauki. Już w tej chwili jest obowiązek publikowania i udostępniania swoich wyników. Trzeba pójść krok dalej, nie tylko zobowiązywać do publikowania, ale też zobowiązywać do upowszechniania, czyli nagradzać po prostu za rozmowy z dziennikarzami, ukazywanie się artykułów w prasie, czyli cytowalność nie tylko
w ważnych i prestiżowych czasopismach, ale może też cytowalność w gazetach, co oczywiście jest trudne, bo gazety niespecjalnie są zainteresowane pisaniem o nauce.